Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na konferencji zamykającej projekt Kampania Kolejowa ABC realizowany przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas dzisiejszego spotkania podsumujemy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i młodych pasażerów kolei, prowadzone w ramach projektu. Pociąg szybko mknie po torach i nie staje przy zaporach. Widzisz szlaban opuszczony, to nie przechodź z żadnej strony. Rowerzystko, stój uważaj, zdrowia swego nie narażaj. Choć się spieszę, stoję grzecznie, przed szlabanem jest bezpiecznie. Ja, rogatek, do was wołam, na rozwagę przyszła pora. Idziesz sam lub z kolegami, zawsze stań przed szlabanami. Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Oddaję głos gospodarzowi naszego dzisiejszego spotkania, prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, panu Ignacemu Górze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Państwa obecność podczas dzisiejszej konferencji. Rozpoczynając projekt Kampania Kolejowa ABC, chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, przede wszystkim szerząc zasady bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kampania Kolejowa ABC okazała się ogromnym sukcesem. Jestem przekonany, że dziś nosorożca, rogatka, bohatera naszej kampanii rozpoznaje większość dzieci w Polsce. Nasz sympatyczny bohater od 4 lat w przyjazny sposób przekazuje wiedzę dotyczącą właściwego zachowania się na terenach kolejowych. W ramach projektu na terenie całej Polski, w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na kolei. Dotychczas zostało zrealizowanych ponad 700 takich lekcji dla ponad 21 tysięcy dzieci. Poza zajęciami w latach 2018-2021 realizowana była kampania medialna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych, dworcach i w pociągach. Powstały m.in. spoty edukacyjne dla dzieci, które były emitowane w kinach, telewizji i w internecie. Obejrzało je ponad 56 milionów odbiorców. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również gra Kolejowa ABC, która została pobrana przez prawie 30 tysięcy użytkowników. W 2019 i 2021 roku odbyły się również pikniki i wydarzenia edukacyjne dla całych rodzin, które przyciągnęły ponad 30 tysięcy osób. Uznaliśmy, że należy kontynuować działania w zakresie podnoszenia wiedzy o bezpieczeństwie na terenach kolejowych oraz rozszerzyć grupę docelową kampanii. Przygotowaliśmy więc projekt Kampania Kolejowa ABC 2, na który udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 51 milionów złotych. O efektywności kampanii może świadczyć podpisanie porozumień o współpracy w ramach projektu Kampania Kolejowa ABC 2 z przewoźnikami kolejowymi, które miało miejsce podczas międzynarodowych targów Trako. Dzięki nawiązaniu współpracy będziemy mogli dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców. Mamy nadzieję, że różnorodność działań przygotowywanych w ramach drugiej edycji projektu pozwoli nam na jeszcze szersze propagowanie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Odbiorcami nowej edycji projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorośli. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Prezentację z podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu Kampania Kolejowa ABC przedstawi pan Karol Kłosowski, dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić prezentację podsumowującą działania zrealizowane w ramach pierwszej odsłony projektu Kampania Kolejowa ABC. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, chciałbym zadać pytanie i chciałbym, żebyśmy wszyscy zastanowili się nad tym, dlaczego w ogóle edukacja w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, na terenach kolejowych, w pociągach, na dworcach, dlaczego ona jest potrzebna. Szanowni Państwo, jak wynika ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego, za niemal 80% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz w innych nieprzeznaczonych do przechodzenia przez tory miejscach odpowiadają osoby trzecie, osoby spoza systemu kolejowego.
To pokazuje, jak istotna jest edukacja właśnie w tym obszarze, w tym zakresie. Drugi powód to taki, że w systemie edukacji brakuje na dzień dzisiejszy tak naprawdę systemowego rozwiązania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży właśnie w obszarze bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, bezpieczeństwa podczas poruszania się na terenie kolejowym, na dworcu, na peronie czy na pokładzie pociągu. Dlatego właśnie Urząd Transportu Kolejowego postanowił przeprowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną, która właśnie w tym zakresie mówi, edukuje, promuje bezpieczne zachowania. Szanowni Państwo, patrząc na statystyki Urzędu Transportu Kolejowego, możemy stwierdzić, że w roku 2020 względem roku 2019 liczba wypadków, jak również liczba ofiar śmiertelnych, jak również liczba osób, które zostały ciężko ranne w tych wypadkach, zmalała. Nadal jednak potrzebne są działania edukacyjne, by liczba tych wypadków, tragicznych wypadków była jak najmniejsza. Jednym ze sposobów, aby zmniejszyć liczbę tych wypadków, jest ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania, o której dzisiaj rozmawiamy, kampania Kolejowe ABC. Kampania skierowana do dzieci, młodzieży oraz do nauczycieli, opiekunów, realizowana i współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Mam nadzieję, że rozpoznajecie Państwo tego sympatycznego nosorożca. To nosorożec Rogatek, który jest ambasadorem, bohaterem tej kampanii, a jednocześnie uczy i bawi naszych uczestników naszego projektu, prowadzi ich przez całe zajęcia edukacyjne, o których za chwilę powiem, ale jest również twarzą kampanii medialnej. Zakres projektu jest bardzo szeroki. Przede wszystkim w ramach działań mówimy o tym, jak bezpiecznie zachowywać się w pociągach, na dworcach, na peronach, na terenach kolejowych, na przejazdach kolejowo-drogowych. Ale mówimy również o tym, u kogo należy szukać pomocy, kogo można zapytać, poprosić o pomoc, kiedy dojdzie do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Uczymy, przekazujemy informacje dzieciom i młodzieży, jak być kulturalnym podróżnikiem, jak być kulturalnym pasażerem i jak dbać o to, by podróż przebiegła w przyjemnej, miłej, komfortowej atmosferze zarówno dla nas, jak i dla naszych współpasażerów. Szanowni Państwo, kilka danych statystycznych. W ramach projektu udało przeprowadzić się 763 lekcje edukacyjne. To 763 miejsca na mapie Polski, w których dyskutowaliśmy, poprzez zabawę edukowaliśmy dzieci, młodzież właśnie w zakresie bezpieczeństwa, o którym dzisiaj rozmawiamy. Włącznie w tych lekcjach udział wzięło ponad 21 tysięcy dzieci. Te ponad 21 tysięcy osób, u których mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, wiedza w zakresie właśnie bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych, bezpiecznego podróżowania zostanie w pamięci na zawsze. Kampania Kolejowa ABC to jednak nie tylko działania mające formę lekcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, to także kampania medialna, realizowana między innymi za pośrednictwem telewizji, internetu czy w kinach. Spoty, które były emitowane w telewizji, obejrzało ponad 23 miliony osób. Spoty w internecie ponad 25 milionów. A spoty, które były emitowane w kinach przed filmami familijnymi skierowanymi do dzieci, obejrzało ponad 8 milionów widzów. Kampania medialna to również współpraca z vlogerami, czyli popularnymi wśród dzieci i młodzieży twórcami treści internetowych. Łącznie filmy przygotowane w ramach kampanii, zawierające wątki dotyczące bezpieczeństwa, czyli tego nadrzędnego celu, o którym rozmawiamy w ramach naszej kampanii, pojawiły się w filmach, które uzyskały łącznie ponad 5 milionów wyświetleń. Kampania Kolejowa ABC obecna jest także w mediach społecznościowych. Naszą aktywność właśnie w tych mediach na co dzień śledzi prawie 50 tysięcy osób. Jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobiliście, być może jest to dobry moment, by dołączyć do grona obserwatorów i aktywnych uczestników właśnie w mediach społecznościowych naszej kampanii. Wychodzimy z założenia, że edukacja możliwa jest poprzez zabawę. To jest jeden z zasadniczych celów i kierunków, które przyjęliśmy w naszej kampanii. Właśnie dlatego w ramach kampanii Kolejowa ABC powstała również gra o takim tytule, gra Kolejowa ABC, którą każdy może pobrać na swój telefon komórkowy i właśnie poprzez zabawę poznawać zasady bezpiecznego przemieszczania się na terenach kolejowych, podróżowania pociągiem czy przemieszczania się, przebywania na dworcach i peronach. W ramach tej aplikacji zorganizowaliśmy również konkursy dla szkół, w których nagrodami były wyjazdy na zielone szkoły.
Odrębny konkurs ogłosiliśmy również na prace plastyczne. Zwycięska praca plastyczna została przeniesiona na mural jednej z kamienic w Warszawie przy Placu Zawiszy. W konkursie na pracę plastyczną wzięło udział ponad 19 tysięcy uczniów i nauczycieli. Płynęło łącznie 2 tysiące prac, a zwycięska praca była właśnie prezentowana w Warszawie. W ramach projektu Na polskich torach można spotkać również lokomotywę prowadzącą pociągi, która promuje projekt. Lekcje w szkołach i przedszkolach oraz kampania medialna to nie wszystko. Postanowiliśmy również spotkać się bezpośrednio z odbiorcami naszego projektu i ich rodzinami podczas pikników wakacyjnych, które odbyły się w najbardziej popularnych miastach, miasteczkach nadmorskich, górskich, ale również w Warszawie czy Krakowie. Łącznie w wydarzeniach wakacyjnych, rodzinnych udział wzięło ponad 30 tysięcy osób. Szanowni Państwo, to wszystko za nami. A co przed nami? Przed nami druga odsłona kampanii Kolejowa ABC. Co przygotowaliśmy w ramach tej odsłony? No przede wszystkim nowe spoty dla dzieci i dorosłych. Kampanię medialną, która będzie widoczna w telewizji, kinach, internecie, mediach społecznościowych, na billboardach w wielu miastach oraz na pokładach pociągów. To także mnóstwo konkursów. Zachęcamy już dzisiaj do śledzenia naszych m.in. mediów społecznościowych i strony internetowej, gdzie będziemy informowali właśnie o nowych konkursach. To także nowa odsłona tych wydarzeń wakacyjnych. Będziemy spotykali się, tak jak poprzednio, na dużych wydarzeniach, które będą integrowały całe rodziny, gdzie będzie ta przestrzeń do tego, by rozmawiać o bezpieczeństwie, o którym mówimy w ramach tego projektu. To także nowe materiały edukacyjne, które będą przekazywane szkołom i Państwu, nauczycielom. Będziecie mogli Państwo z nich korzystać we własnym zakresie i prowadzić lekcje w ramach Kolejowego ABC właśnie we własnym zakresie. To oczywiście tylko część wybranych aktywności, które zamierzamy zrealizować. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo śledzili aktywność w ramach projektu i byli wspólnie tworzyli z nami tę bezpieczną kolej. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Dyrektorze. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego filmu na temat kampanii Kolejowa ABC. Co na temat naszych działań sądzą nauczyciele i dzieci? Pociąg szybko mknie po torach i nie staje przy zaporach. Widzisz szlaban opuszczony, to nie przechodź żadnej strony. Tego sympatycznego nosorożca zna już większość dzieci w Polsce. Nosorożec Rogatek, bohater kampanii Kolejowe ABC, uczy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, na dworcu i w pociągu. Czy podobały Wam się dzisiejsze zajęcia? Tak! A czego się nauczyliście dzisiaj na tych zajęciach? O bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie. A co pamiętacie? Czego na przykład nie wolno robić na peronie? Nie wolno grać w piłkę. Nie można jeździć na deskorolce. Tak. Nie można wybiegać na żółtą linię. Zatrzymuję się i patrzę w lewo i prawo. I jak pociąg jedzie, to stoję bez ruchu i czekam, kiedy pociąg przyjedzie. A na przykład jak migają światła i szlaban jest zamknięty, to jak powinniśmy się zachować? Stop. I kiedy możemy jechać dalej? Jak się szlaban otworzy i nie będą migać światełka. Wzrost świadomości zasad bezpieczeństwa na kolei jest najbardziej widocznym efektem akcji prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. Spoty kampanii Kolejowe ABC osiągnęły 23-milionowy zasięg w telewizji, miały ponad 25 milionów odsłon w internecie i 8 milionów widzów w kinach. W lekcjach tradycyjnych i prowadzonych online uczestniczyło blisko 20 tysięcy dzieci. Do wyjątkowego konkursu Akcja Mural zgłoszono niemal 2 tysiące prac, w powstanie których zaangażowanych było 19 tysięcy uczniów i nauczycieli. Pociąg szybko mknie po torach i nie staje przy zaporach. Ponad 30 tysięcy osób uczestniczyło w piknikach edukacyjnych organizowanych w ramach kampanii Kolejowe ABC. Zdrowia swego nie narażaj! Kształtowanie prawidłowych reakcji, postaw i uświadamianie w zakresie dbania o bezpieczeństwo powinny nastąpić na możliwie wczesnym etapie edukacji. Właśnie dlatego, dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności,
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Urząd Transportu Kolejowego stworzył ten wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży. Kampanię Kolejowe ABC realizujemy od 2017 roku i zakończymy 31 grudnia 2021 roku. W ramach projektu powstał nowoczesny pakiet dydaktyczny do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i przedszkolach. Czystym sumieniem mogłabym polecić zajęcia jak najbardziej. Uważam, że są świetne. Naprawdę były świetne. Nie spodziewałam się tylu rzeczy i w ogóle reakcji. My mamy, mówię, grupę też integracyjną, więc to jest tak... że no, można się wszystkiego spodziewać, a tutaj grzecznie, zainteresowanie, nie było żadnego problemu. Także sam ten fakt dużo daje. Taka forma prowadzenia zajęć jest o wiele lepsza niż na przykład suchy przekaz wiadomości, bo tutaj dzieci mogą tak praktycznie mogą przejść cały te miejsca z sygnalizacją, z przejściami, z przejazdem kolejowym. Także mogą uczestniczyć w edukacji, korzystając z aplikacji mobilnej. A to jest bardzo atrakcyjne dla dzieci, bo bawiąc się, można jednocześnie edukować. I dzieci, uczniowie o wiele bardziej to zapamiętują, im się bardziej to utrwala. I większy jest efekt niż taki suchy przekaz na lekcjach. W Peronowie czy też w Gdyni nie przekraczaj żółtej linii! Została także przygotowana ogólnopolska kampania medialna, której głównymi odbiorcami są najmłodsi pasażerowie kolei i użytkownicy ruchu drogowego. Rogatek pozostanie z dziećmi na kolejne lata. Dalej będzie uczył poprzez zabawę w ramach kampanii Kolejowe ABC2. Promowaniem bezpiecznego zachowania na drogach zajmuje się również Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo młodzieży i dzieci. Od lat upowszechnia zasady, których powinniśmy przestrzegać, aby chronić siebie i innych. Działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa skomentuje pan Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampanie kolejowe ABC to szereg działań. Nie tylko spotów edukacyjnych kierowanych do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale również chociażby właśnie ta konkretna edukacja, która jest realizowana chociażby w placówkach oświatowych. Tysiące lekcji przeprowadzonych w ramach tego działania. To nie tylko poprawa świadomości i nauczania, czym jest bezpieczna kolej, ale również czym jest bezpieczeństwo ruchu drogowym. Jak bezpiecznie poruszać się jako pieszy, jako uczestnik ruchu drogowego, kiedyś przyszły kierowca lub użytkownik innych pojazdów. To niezmiernie ważne narzędzie, które wspiera proces poprawy bezpieczeństwa i przede wszystkim jeden z tych głównych, ważnych filarów, które realizuje się właśnie w obszarze edukacji. Edukowanie najmłodszych to bardzo dobry i ważny sens tego działania, ponieważ tak naprawdę, jak mówimy, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później odda. Dlatego też inwestując dzisiaj wiedzę o bezpieczeństwie na kolei, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w tych najmłodszych, w przedszkolach, w szkołach podstawowych, inwestujemy w przyszłych, świadomych, dorosłych uczestników ruchu drogowego, bo zagrożeń na drodze i jednocześnie w obszarze kolejowym i wykształcenie mechanizmów rozumienia ryzyka to nie jest tylko i wyłącznie wiedza, ale przede wszystkim kształtowanie długoletniej mentalności człowieka i jego rozumienia i praw i obowiązków w obszarze kolejowym, ale również na drodze i tego wszystkiego, czym jest w ogóle kwestia bezpieczeństwa w transporcie. To niezmiernie ważne, aby ten proces był systematycznie realizowany, ale podstawą i początkiem jest edukacja najmłodszych. Inwestując dzisiaj w tą wiedzę o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych, w obszarze kolejowym, również ta wiedza oddziaływuje na kwestię rozumienia zagrożenia w ogóle w ruchu drogowym, gdyż pamiętajmy, że obszary kolejowe nie są w jakikolwiek sposób oddzielnie wyłączone od ruchu drogowego. Chociażby przejazdy kolejowe kategorii D czy przejazdy kategorii C to również kwestia rozumienia na przyszłość, że również przejazdy kolejowe, a przecież kiedyś nasze dzieci będą poruszały się również samochodami osobowymi, aby już dzisiaj kształtować w nich tą zasadę chociażby ostrożności czy szczególnej ostrożności. Te zasady obydwie są ważne i dla obszaru kolejowego, i dla obszaru ruchu drogowego.
Poprawa bezpieczeństwa w transporcie to są takie filary, które właśnie pokazują, że systematyczna realizacja zadań w poszczególnych tych obszarach ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I tak powinniśmy powiedzieć, bezpieczna infrastruktura, nie tylko kolejowa, również drogowa, chociażby kwestia edukacji, nie tylko o świadomości ryzyka w obszarze kolejowym, ale również na drogach, czy chociażby kwestia związana z kwestią sankcji dla tych, którzy tych reguł ruchu drogowego i bezpieczeństwa w transporcie nie przestrzegają. To są filary, które realizują zadania poprawy bezpieczeństwa. Realizacja zadań w ramach tych filarów, czy w obszarze kolejowym, czy w obszarze drogowym, ma bezpośrednie przełożenie na stan bezpieczeństwa w transporcie, a o to nam najbardziej chodzi, aby w ogóle transport był bezofiarowy, bez wypadków drogowych, bez wypadków kolejowych. To wszystko ma ogromne znaczenie dla kształtowania świadomości ruchu drogowego. Również działania związane z penalizacją, chociażby, które w tej chwili są planowane, obszar podwyższenia sankcji od 1 stycznia 2020 roku, również w zakresie ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, to jedna z tych elementów, które poprawią bezpieczeństwo na tych przejazdach, ale przede wszystkim uświadomią, bo tutaj chodzi o kwestię uświadomienia zagrożenia również kierujących pojazdami, którzy dokonują ryzykownych manewrów w obszarze kolejowym, że tutaj zagrożenie bezpieczeństwa i utraty życia i zdrowia jest najwyższe. Dlatego też działania związane nie tylko z edukacją, poprawą, przebudową przejść dla pieszych, ale również przejazdów kolejowych, podwyższanie kategorii, ogromne środki, które inwestuje obszar kolejowy w zakresie poprawy bezpieczeństwa w obszarze kolejowym, to jedno z zadań. Kolejnym zadaniem jest również kwestia wykształtowania odpowiednich postaw i zachowań w ruchu drogowym, ale przede wszystkim tutaj na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego też wiele tragicznych zdarzeń drogowych właśnie przez tą nieodpowiedzialną, skrajną postawę związaną z przejeżdżaniem, objeżdżaniem zapór lub półzapór, chociażby ryzykowaniem życia i zdrowia, nie tylko swoim, bo pamiętajmy, że nie tylko sami kierujący pojazdami dokonują takich wykroczeń, ale również chociażby jadą z innymi uczestnikami, chociażby z rodzinami. Tego typu wykroczenia skutkują niestety potem dramatycznymi wydarzeniami śmiertelnymi w obszarze kolejowym, a przecież wiemy, że ponad 90% kierujących niestety sama jest winna tym zdarzeniom na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego chcemy uchronić ich od tej śmierci i jednocześnie powstrzymania od tych najbardziej drastycznych, ryzykownych zachowań w tym obszarze. Bardzo dziękuję. Wartość edukacyjną projektów takich jak kampania kolejowa ABC doceniają także psychologowie. Poproszę panią psycholog Małgorzatę Wronowską-Gniady, by odniosła się do działań prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. Przede wszystkim uczymy dzieci przez zabawę. Uczymy dzieci poznawania świata przez organizowanie zabaw właśnie czy w placówkach publicznych czy niepublicznych, tego aby przestrzegały tych zasad w naturalnym środowisku, czyli jeździmy na wycieczki różne, gdzie poruszamy się komunikacją miejską, wychodzimy na peron. Warto uczyć tego, żeby nie przekraczać tej żółtej linii ze względu na to, że jest to właśnie taki znak, sygnał, że za chwilę przejedzie pociąg. Dzieci uczą się sygnalizacji również na grupach, uczą się odróżniania kolorów właśnie po to, żeby w tych naturalnych sytuacjach mogły sobie poradzić same, żeby ich rodzice mieli tą pewność, że też będą mogły zwrócić tylko uwagę, ale dzieci zapamiętają właśnie, co oznaczają te znaki, że trzeba zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, że trzeba uważać na wszystkie sygnały, znaki i te poziome, i również te pionowe. Także przede wszystkim nauka przez zabawę, a dopiero później nasze treningi tutaj w naturalnym środowisku. Jest to bardzo, bardzo fajny sposób dla dzieci, z zapoznaniem się z takimi sytuacjami niebezpiecznymi, po to, żeby wiedziały, co może się zadziać później. Jeśli dziecko uczy się przez zabawę, jest to dla niego bardziej dostępne, bardziej realne, bardziej rzeczywiste, a później może to idealnie przenieść na to środowisko naturalne.
Każda rzecz, która jest dodana do takiej nauki, która jest takim symbolem pewnych sytuacji, daje dodatkowe aspekty dla dzieci do zapamiętania, do przyswojenia sobie w pamięci. Także to właśnie jest ten znak, ten postać rogatka będzie taką informacją dla nich, a tutaj sobie przypominam właśnie, że on tam był, jesteśmy przy przejeździe kolejowym i tutaj trzeba zachować bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o podstawę programową dla przedszkola, to tak jak najbardziej są ujęte takie informacje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o poruszanie się na drodze. Natomiast obawiam się, że już starsze roczniki, czyli tutaj szkoła podstawowa, nie obejmują tego w programie tak bardzo, więc tak bardzo są potrzebne te akcje zewnętrzne poza szkołą, poza placówką przedszkolną, aby właśnie dzieci były uświadamiane o tym, że muszą zachować wszędzie bezpieczeństwo, nie tylko w sytuacji ulica pojazdy, ale również tory kolejowe, tak, gdzie rodzice mieszkają, czy w podwarszawskich miejscowościach, gdzie dojeżdżają, i to też jest niezbędne, to aby pamiętały o tym, jak się zachować przy przejazdach kolejowych, czy właśnie w takich sytuacjach, gdzie jadą gdzieś pociągiem. Zdecydowanie brakuje tej takiej edukacji odnośnie przejazdów. Jest dużo zawarte, no właśnie, o pojazdach różnych, które służby miejskich, czy karetkach, czy straży pożarnej. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o pociąg, tego brakuje, a to jest rzeczywiście taka sytuacja jeszcze bardziej niebezpieczna, o ile wszyscy kierowcy powinni zachować bezpieczeństwo i ustąpić tym pojazdom uprzywilejowanym, to jeśli chodzi o pociąg, myślę, że jeszcze się zapomina tutaj w edukacji o tym. I dlatego tak cenne jest, żeby takie akcje powstawały właśnie jak ta, aby właśnie coraz większa była wiedza na ten temat już od najmłodszych lat, już od tych pierwszych lat przedszkolnych, ale również przez podstawówkę i starsze klasy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu. Zachęcam do popularyzowania zasad bezpieczeństwa na kolei, a także do śledzenia strony internetowej www.kolejowabc.pl i kanałów społecznościowych kampanii Kolejowa ABC. Oczywiście zapraszam także do udziału w kolejnej edycji projektu. Nowe działania zaczniemy realizować już niebawem, w 2022 roku. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzę wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, nadziei, jaką niesie ten wyjątkowy czas. Niech świąteczna atmosfera napełni Państwa radością i pogodą ducha. Spędźcie ten czas bezpiecznie, dbając o siebie nawzajem. Na nadchodzący 2022 rok życzę pomyślności, niech spełnią się wszystkie Państwa plany i marzenia. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie wiele ciekawych i bezpiecznych podróży koleją. Wesołych świąt!